kim jestem i dzisiaj, na jakim etapie tych poszukiwań jest Pani? Dzisiaj już dużo więcej wiem, ale rzeczywiście, tak jak Pani powiedziała, to był proces i ta czarna torebka, o której Pan wspomniał na początku, była ważnym elementem zarówno na początku, w momencie, kiedy ją dostałam i okazało się, że mam sekret, jak dzisiaj, 30 lat później, kiedy napisałam jeszcze raz o mojej żydowskiej babce Deli, kiedy ta czarna torebka znowu się pokazała w moim wspomnieniu. I no właśnie. Zaczęło się od Łęczycy, prawda? Zaczęło się od Łęczycy, dlatego że Dela Goldstein, moja babka, poślubiła mojego dziadka Szymona Przedpolskiego właśnie w Łęczycy i cały ten długi żydowski ród pochodzi z tamtego miasteczka, z tamtego sztetla. Ja napisałam dużo książek biograficznych, zanim zdecydowałam się napisać tę książkę, czyli Rodzinną historię lęku. I to był właśnie ten proces dojrzewania, o którym Pani mówi, a mianowicie ja nie potrafiłam na początku mówić bezpośrednio o sobie i mówić o innych ludziach i o innych losach, ponieważ mam do opowiedzenia własną historię. I ta własna historia mnie męczyła, domagała się wypowiedzenia i ja rzeczywiście przeglądałam się w losach Izaaka Waszewisa Singera, a potem Ireny Krzywickiej, która była, jak Państwo wiecie, wspaniałą emancypantką, publicystką, kobietą walczącą o prawa innych kobiet i także Żydówką. Więc przeglądałam się w losach innych ludzi, ale moja historia domagała się opowiedzenia. Czarna torebka babki Deli domagała się otwarcia i wysupłania z niej postaci mojej babki Deli, której ja nigdy nie poznałam. Moja mama miała lat w 44 roku, 13, kiedy straciła swoją mamę. I wiem na pewno, że jej życie wyglądałoby zupełnie inaczej, gdyby Deli Goldstein udało się przeżyć. Ale to się nie udało i także dlatego moja mama w powojennej Polsce bardzo chciała o swojej przeszłości zapomnieć. Bardzo nie chciała należeć do narodu, który przez Hitlera został przeznaczony na śmierć. Bardzo chciała odbudować swoje życie w Polsce i nie chciała się bać. I żeby się nie bać, właśnie miała być jak najbardziej polska. Miała poślubić chłopca, który jest Polakiem, najlepiej blondynem, o niebieskich oczach. I bardzo chciała mieć córeczkę, która to córeczka będzie także miała niebieskie oczy. Takie barwy ochronne. To się udało, jak widać tutaj na załączonym obrazku, ale no niestety bardzo jej było trudno ukrywać przed dzieckiem prawdę o swoim pochodzeniu. Dojrzewałam do tego, żeby w końcu móc opowiadać o sobie, żeby powstała ta książka, która jest taką opowieścią o moim rodowodzie i o mojej rodzinie. Jest też próbą przywołania mojej żydowskiej rodziny, której nie znałam i nie miałam. I w tejże Łęczycy, w archiwach, ja wygrzebywałam po kawałku jakieś fragmenty dotyczące losów rodziny Goldsteinów, Przedborskich, Hermanów. Jeździłam tam, to była niezwykle silna potrzeba rozmów o tym, szukania świadków przeszłości, historii, próba opowiedzenia o tamtych ludziach, ponieważ miałam takie wrażenie, że moja mama przez to, że postanowiła przeszłość zamknąć, zapieczętować i zapomnieć o niej, w pewnym momencie to skutkowało nieobecnością przeszłości, wobec czego też nieobecnością tych ludzi, którzy zostali zabici przez wojnę i przez Hitlera, a potem jakby zabici przez milczenie. I stąd też jest ta moja ciągła potrzeba,
opowiadania historii, opowiadania o przeszłości i mówienia o tych ludziach, dlatego że jeśli o nich nie mówimy, to znaczy, że o nich nie pamiętamy, co znaczy gdzieś tam w końcu drogi, że ich w ogóle nie było. I kiedy chodzimy tutaj po tym mieście, po którym chodziliśmy przed chwilą i widzimy, że te synagogi, te domy modlitwy, te ich domy były w tych miejscach, to jednak staramy się zaprzeczyć ich nieobecności. Ja to robię we wszystkich moich książkach. Określiłam, było możliwe, ale takie milczenie towarzyszyło wszelkim sprawom dotyczącym przeszłości, że ja nauczyłam się nie zadawać pytań. I pamiętam, że mój dziadek, wtedy wydawało mi się, że żył długo, zmarł mając lat 86, dziś moja mama ma lat 93, ale jej pamięć niestety jest bardzo nieposłuszna i zdarzają się takie chwile, że ona nawet nie pamięta tej najważniejszej rzeczy, która była dla niej taka właśnie no, tożsamościowo istotna, mianowicie tego, że była w getcie. Ale ja nie próbowałam z moim dziadkiem rozmawiać, ponieważ mój dziadek odmawiał rozmowy na temat przyszłości, wobec czego nawet ten, że dziadek, który spędził, czyli ojciec mojej mamy, ojciec małej Halinki, spędził wojnę w Woldenbergu o flagu niemieckim. I nigdy do tego nie wracał, więc dla mnie zbudowanie jego przyszłości też polegało na tym, że musiałam to wszystko zrobić sama. Nie miałam z jego strony żadnej pomocy. Poza tym, że widziałam leżącego w łóżku w depresji dziadka, który odmawiał brania udziału w życiu. Dziadek był oficerem Wojska Polskiego, obrońcą Warszawy i w tym obozie jenieckim, wiadomo było, bo tam był barak żydowski, ja o tym nie wiedziałam, się dowiedziałam dopiero z książki. Rzeczywiście dziadek był, był obrońcą, walczył w obronie Warszawy, był oficerem i stamtąd od razu dostał się do niewoli i przez 5 lat był w żydowskim baraku wienieckim o flagu w Woldenbergu. To także sprawiło, że moja babka Della, czyli jego żona, czyli mama mojej mamy, była podczas okupacji sama, to znaczy bez męża. Jej mąż był w oflagu, natomiast ona musiała walczyć o siebie, o dziecko i na początku jeszcze o innych członków swojej rodziny sama. I to, że po wojnie kompletnie ją zamilczano i nie mówiono o tym, jaka ona była dzielna i jak musiała sobie dawać radę sama, to też sprawiło, że ja napisałam jeszcze czarną torebkę, w której po raz kolejny opowiadałam o babce Deli. Natomiast dziadek, co niektórzy po wojnie mieli mu do zarzucenia, był w tak zwanej luksusowej niewoli, dlatego że w tymże jenieckim obozie w Woldenbergu można było bardzo wiele rzeczy robić. Byli tam bardzo wybitni, wykształceni ludzie, którzy na przykład prowadzili różnorakie kursy, uczyli się języków, mieli boisko sportowe, mogli grządki uprawiać, mieli teatr, mieli prawo do korespondencji. To nie był taki obóz jak obozy koncentracyjne służące zabijaniu, to był obóz pod opieką Czerwonego Krzyża, wobec czego oni mieli tam różne przywileje. Mój dziadek pisywał do swojej żony i te listy są w czarnej torebce, którą ja później dostałam i którą mam. Natomiast dziadek miał depresję od najwcześniejszych lat swojego życia i tak naprawdę te lata, prawie 5 lat, przeleżał na pryczy w oflagu, co ja usiłuję sobie wyobrazić i opisać w tej opowieści o dziadku. I teraz ja tam oczywiście pojechałam do tego Woldenbergu.
Zawsze myślałam, że to jest gdzieś w Niemczech, tymczasem to jest koło Gorzowa Wielkopolskiego na zachodzie Polski. I kiedy ja tam byłam, było to na początku lat 2000, tam była przedtem na terenie tego obozu hodowla świń. I ja chodziłam tam w prawo, w lewo, obserwując te baraki i próbując sobie wyobrazić, jak wyglądało życie w tym obozie, jak wyglądało życie mojego dziadka i jak inne byłoby życie zapewne jego żony, czyli mojej babki i mojej mamy, gdyby on był z nimi w Warszawie. Może wtedy na przykład nie poszliby do getta, bo nie wszyscy Żydzi do getta szli. Irena Krzywicka, której poświęciłam dwie swoje książki, opowiedziała mi, że ona nigdy nie miała takiego zamiaru i fakt, że było zarządzenie niemieckie, że wszyscy Żydzi mają się stawić do tego i tego dnia na terenie getta, w kwadracie ulic wyznaczonych przez okupanta. Irena Krzywicka powiedziała, że ona tego nigdy nie zrobi i nie zrobiła i przeżyła na aryjskich papierach, mając fałszywe dokumenty, w Warszawie z dwojgiem dzieci i z matką. Przede wszystkim Irena Krzywicka była duża, przystojna, surowa, zdystansowana, można powiedzieć, że trochę wyniosła, miała poczucie humoru. Wiera Gram miała znakomite poczucie humoru, ale była kobietą filigranową, była kapryśna, była złośliwa, była bardzo dotknięta i doświadczona przez życie. I Wiera Gram się bała, przez większą część życia się bała i była niszczona. Irena Krzywicka dawała sobie lepiej radę, ale ona nigdy nie walczyła z plotką. To znaczy, owszem, przed wojną, kiedy prawicowa prasa zarzucała jej, że szerzy, nie wiem, kult falusa czy jakieś... Ale to były sprawy obyczajowe. Natomiast nikt jej nie ugodził tak, jak ugodzono w Wierę Gram, zarzucając jej kolaborację, czyli zarzucając jej najstraszniejszy czyn. Zarzucano jej, że ona rzekomo siadywała z Niemcami po aryjskiej stronie i wydawała swoich współbraci Żydów tymże Niemcom. Więc ja wiedziałam, że trzeba opowiedzieć historię Wiery Gram, że to jest bardzo ważne i spędziłam z nią kilka lat na słuchaniu jej historii. Ona w pewnym momencie mi zaufała, dlatego że na początku trzymała mnie po drugiej stronie na wycieraczce pod swoim mieszkaniem, ponieważ nie chciała mnie tam wpuścić. Wiera Gram była osobą, którą skrzywdzili inni ludzie. Natomiast Irena Krzywicka była osobą, która sobie dała radę z losem. Myślę, że na tym polega główna między nimi różnica, ale obu postawy i obu historie miały wielki na mnie wpływ i są częścią mnie. Ja myślę, że moja tożsamość, poza tym, że jest tożsamością moją indywidualną i osobistą i składa się właśnie z żydowskiego wątku mamy i z polskiego wątku ojca, które się zaplatają i tworzą właśnie kogoś takiego jak ja. Myślę, że bardzo ważny jest w tejże tożsamości język i sprawa języka i na pytanie, co jest moją ojczyzną, czy też gdzie jest moja ojczyzna, ja zwykle odpowiadam, że to jest polski język, że to jest ta ojczyzna, polszczyzna. I też mówię, że moim miejscem na świecie jest Warszawa. Ja swego rodzaju sprawdzian. I jeszcze dobrze jest, jeśli los tego bohatera, o którym opowiadam, jest długi i obejmuje wiele etapów historii. Na przykład Irena Krzywicka, która rodzi się w 1899 roku na Syberii, w Jenisiejsku, gdzie jej rodzice są zesłani, jej los obejmuje tak naprawdę cały XX wiek, czyli można opowiedzieć o całym XX wieku, który się w niej przegląda, a ona w nim.
I taka prawda ważna, myślę, polega na tym, że nie można zrozumieć ludzkiego losu, jeśli się go nie przedstawi na pewnej glebie historii, kiedy nie widzimy go w kontekście czasu, w którym żyje. Dlatego, że niemożliwe jest zrozumienie ludzkich wyborów, jeśli nie wiemy, w jakim czasie i momencie historii one się zdarzały. I to jest bardzo ważne, czy to jest wojna, czy to jest czas bez wojny. Jak układamy się z życiem? Co to znaczy kolaborować? I czy rzeczywiście fakt, że Wiera Grant śpiewała w kawiarni Sztuka, gdzie akompaniował jej pianista Władysław Szpilman, czy to była, czy już to była kolaboracja? Czy kolaboracją było śpiewanie w kawiarni Sztuka, do której wchodzili także niemieccy oficerowie? Czy też trzeba było przekroczyć pewne granice? Co jestem w stanie poświęcić po to, żeby się ocalić, żeby ocalić moje własne życie, albo też życie moich bliskich? Jak wyglądają te wybory? To są pytania, które ja sobie stale zadaję i które są niezwykle ważne, mam wrażenie. I poprzez spoglądanie w lustro losów tych moich bohaterów jestem w stanie na bardzo wiele takich pytań sobie odpowiedzieć i sprawić również, żeby czytelnik na te pytania sobie odpowiadał, czy też żeby się choćby zastanowił.